Dobry wieczór Państwu, to ja, Pan Kożuszek i znów na całe szczęście jestem z odtworzenia. To jest specjalne wydanie programu Codziennie. Piu, piu, piu w Putina, które właśnie teraz zaczynamy. Drodzy Państwo, chciałem dzisiejszy program zacząć od takiej zabawnej historii, która przydarzyła się w moim własnym życiu. Problem w tym, że nic nie mogłem wymyślić, co mi się naprawdę wydarzyło, ale nie rozpaczajmy, bo są zawsze, znajdą się ludzie bardziej utalentowani, którzy mają bardziej wybujałą wyobraźnię i którzy jakąś wspaniałą historię nam zawsze opowiedzą. Więc skorzystamy z tej okazji i posłuchamy historii, którą opowiada europoseł Janina Ochojska. I tu od razu ostrzegam, część z Państwa może się lekko zdenerwować, jak usłyszy tą historię, bo ona jest niesamowita, trochę mało prawdopodobna, ale mimo wszystko niesamowita. Ale żeby Państwo się za bardzo nie denerwowali, to pamiętajmy, że naprawdę w przypadku pani europoseł mamy do czynienia z sytuacją, w której, jak ja to mówię, ona jest już naprawdę bardzo pan kotek, który powinien leżeć w łóżeczku, więc przejmować się zasadniczo rządem trzeba trochę mniej. Posłuchajmy. Może gdzieś jakieś zwłoki są zakopane. Być może. Znajdujemy cały Ale w tej czas... chwili są jakieś dowody na to, takie stuprocentowe? Nie, na to dowodów nie ma. Natomiast jest dowód, i to na piśmie, że leśniczy uczestniczyli. Jest rozkaz, już teraz nie pamiętam nazwiska, ale mam ten dokument i jego treść. I leśnicy uczestniczyli. Czy to było sprzątanie, ponieważ nie jest dokładnie w tym rozkazie to określone, czy pomagali w wywózce uchodźców na granicę, w wypychaniu ich, zostali powołani i są na to i świadectwa, no i jest dokument, który o tym mówi. Co? Dobre. No, no właśnie. Być może są jakieś groby. Być nie wiadomo gdzie, ale być może, proszę Państwa, są. Ja bym powiedział, że jestem pewny, że są jakieś miejsca, gdzie ciała są zakopane. Nawet to miejsce jest łatwo rozpoznać, bo tam będzie taki kamień z lastryko i będzie napis na przykład tam Zenon Kuna żył, ojciec i tak dalej i niestety umarł. Ale to jest też świetna logika. Pamiętacie Państwo, był taki ksiądz kiedyś popularny w internecie, co mówił tak: jeśli twoje dziecko kładzie na język metal, to wiedz, że coś się dzieje. Tak swoją drogą, to ja nie wiedziałem nigdy, nie byłem w stanie tego zrozumieć, jaka tu jest tajemnica, że dziecko kładzie metal na język. No, wiadomo, co się dzieje zasadniczo. No, dziecko ma niedorozwinięty mózg i zasadniczo wszystko, co jest w stanie zmieścić w swoim otworze gębowym, metal, małe kamienie, klocki Lego, prawda, bilon i tak dalej, kładzie sobie na język, żeby to zjeść. Proszę Państwa, to wynika z logiki ewolucyjnej, bo dzieci w społeczeństwach pierwotnych były traktowane jako takie przenośne zestawy do przeprowadzania testów na obecność zatrutych jagód w okolicy. Stąd też ta tradycja, że mówimy, jak karmimy dziecko, to mówimy za tatusia. W domyśle mając, jakby rozumiejąc przez to, że być może ty nie przeżyjesz, ale tatuś już będzie wiedział. To jest przykład zupełnie niepotrzebnej refleksji w tym kontekście, proszę Państwa, ale chciałem powiedzieć to, że Janina Ochojska posunęła to jeszcze dalej. Czy ona mówi tak, jak ten ksiądz mówił, jak jeśli twoje dziecko coś tam robi, to wiesz, że coś się dzieje, to Janina Ochojska mówi, jeśli nie wiesz, co się dzieje, to wiedz, że coś się dzieje. Jestem bezwzględnie inteligentny. Bo Janina Ochojska nie do końca wie, co się wydarzyło, ale przecież to jest naturalne, że jak człowiek nie wie, ale czuję w środku takie jakieś takie przeczucie, taki niepokój, to dochodzi do wniosku, że gdzieś w polskim lesie, na polskiej granicy są masowe groby. To jest absolutnie naturalne. I jest dowód na piśmie. A to jest dowód na to, że leśnicy, strażnicy leśni zostali powołani do zrobienia nie wiadomo czego. Nie wiadomo czego. Ale idąc za naszą logiką, równie dobrze możemy założyć, że zrobili coś naprawdę najgorszego. I jeszcze ostatnia rzecz jest podejrzana. Czy oni mieli sprzątać? To jest, proszę Państwa, taka dialektyka podejrzeń, jaką powinna stosować też każda czujna żona. Jest bardzo prosty test, jak można sprawdzić, czy mąż ma kogoś na boku, jak mąż wraca z pracy, wysyła, żona albo mąż, proszę Państwa, nie dyskryminujmy. Wysyłamy SMS-a, kup 12 jaj, załóżmy i mleko. I teraz test jest bardzo prosty. Jak nie kupi, no to znaczy, że kogoś ma, bo nas już nie kocha. A z kolei jak
kupi, to znaczy, że kogoś ma, bo czuje się winny, proszę Państwa. Więc to jest sprawa bardzo prosta, ale o tym dowodzie. Ten dowód jest, proszę Państwa, genialny i Państwu pokażę ten filmik, bo rzeczywiście wnioski, jakie z tego płyną, są jednoznaczne. Jednoznaczne, absolutnie. Posłuchajmy. 17 listopada 2021 roku Józef Kubica, pełniący obowiązki dyrektora generalnego Lasów Państwowych, wydał decyzję numer 146 w sprawie powołania zespołu zadaniowego funkcjonującego jako grupa interwencyjna Straży Granicznej do przeprowadzenia akcji wspomagającej. Była to decyzja o mobilizacji strażników leśnych z całej Polski. To pismo, o którym pani mówiła, że może tak świadczyć o udziale leśników w ewentualnym zakopywaniu grobów? Wie pan, ja nie twierdzę, że oni uczestniczyli w zakopywaniu grobów. Ja mogę sobie wyobrazić, że skoro tak wiele osób zaginęło i rodziny są w kontakcie z grupą Granica, bo błagają, żeby dowiedzieć się czegoś o losie, bo wiedzą, że w Polsce zaginęli, no to być może znajdą się jakieś zwłoki zakopane. No właśnie. Wyobraźcie sobie Państwo, że Państwo pracujecie w policji na przykład, albo w straży miejskiej, albo gdzieś. Trudno, jak to się mówi, no, co zrobić. I tam pracujecie i na przykład komendant pisze takie pismo, że jesteście skierowani do akcji wspomagającej, tak jak ci leśnicy, bo na przykład jest festyn w mieście i trzeba zabezpieczyć tam, żeby dzieci nie zjadły za dużo kamieni i metalu, prawda? I wtedy Janina Ochojska dochodzi, patrzy na ten dokument i mówi, być może znajdą się jakieś groby, bo nie wiadomo, co mieli wspomagać. Też jest jedna rzecz ciekawa, że są różne domysły, Janina Ochojska mówi, bo nie wiadomo, co się z tymi ludźmi stało. I wiecie Państwo, ja tak sobie myślę, ja się za bardzo nie znam na nielegalnej imigracji, ale wydaje mi się, że jak podejmujesz taką próbę, to im więcej osób nie wie, co się z tobą dzieje, szczególnie jak nie wiedzą o tym służby państwa, do którego chcesz się nielegalnie dostać, to tym lepszy jesteś w nielegalną imigrację. To znaczy, jakoś przekraczanie zielonej granicy nielegalnie jakiegoś państwa nie kojarzy mi się z tym, że ta osoba ma włączone usługi lokalizacji w swoim smartfonie. Ale to też jest ciekawe, prawda? Kto jest odpowiedzialny za los tych ludzi, jeżeli oni zaginęli, nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Oczywiście nie, proszę Państwa, ci przemytnicy, ci handlarze ludźmi, którzy za pieniądze ich tam wsadzali do tych samolotów, które potem leciały do Mińska czy w różne inne miejsce na Białorusi. Nie reżim Łukaszenki jest za to odpowiedzialny, bo te dwa podmioty, proszę Państwa, czyli ci handlarze ludźmi i reżim Łukaszenki, to są wspaniali humanitaryści, aktywiści, można powiedzieć, walczący o prawa człowieka. W takiej hierarchii to można by powiedzieć jest tak. Matka Teresa, właśnie handlarze ludźmi, reżim Łukaszenki, potem Martin Luther King, potem schodzimy, potem czerwoni Khmerowie, no i Polska Straż Graniczna oczywiście na samym końcu. No bo oczywiście im by się nic nie stało, gdyby pozostali w rękach tych służb albo tych handlarzy. To jest jasne. W każdym razie Janina Ochojska, odchodząc już od tematu migracji, też odpowiedziała na takie kluczowe, filozoficzne i egzystencjalne pytanie. Po co w ogóle taki europoseł nam jest, proszę Państwa? Oprócz tego, żeby nas denerwować i odpowiadać na niesamowite historie. Posłuchajmy. Przede wszystkim praca europosłów nie polega na poprawianiu sytuacji w Polsce, tylko na tym, żeby ludziom w Unii Europejskiej żyło się lepiej, bezpieczniej. Oczywiście, wiadomo, że nie chodzi o poprawianie sytuacji w Polsce, proszę Państwa, bo sytuacja w Polsce jest, jak wiadomo, fatalna i nic jej nie może, oprócz oczywiście dojścia Donalda Tuska do władzy, ale szczerość. Szczerość, rzadka cecha u polityków, więc... Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili. No i tak to jest, proszę Państwa, bo pani Janina Ochojska nie jest dla Polaków, tylko jest dla Unijczyków, ale idąc dalej, ponieważ Unia Europejska to jest taki podmiot, w którym żaden człowiek nie jest nielegalny, więc tak naprawdę najwięcej pomocy potrzebują ci Unijczycy pochodzący z kontynentu afrykańskiego. Więc podsumowując, Janina Ochojska jest po to europosłem, żeby ludziom z Maroka i Senegalu żyło się lepiej i bezpieczniej we Francji. Jakoś tak.
W każdym razie to na to wychodzi. W każdym razie warto przypomnieć, proszę Państwa, też Małgorzata Kidawa-Błońską, którą obok Jani, tak jak są te plakaty PiS równa się drożyzna, to twarz Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, twarz Janiny Ochojskiej równa się uśmiechnięty Jarosław Kaczyński. Takie bym plakaty zrobił. W każdym razie, kiedyś tak Małgorzata Kidawa-Błońska też mówiła, czyniąc z tego zarzut, proszę Państwa, prezesowi PiS-u. Zobaczmy. Kandydatka Platformy Obywatelskiej mówiła tak o Jarosławie Kaczyńskim. Oceniła, że prezesowi PiS nie zależy na świecie. Jemu zależy tylko na Polsce. Co to jest, proszę Państwa, za potwór? Jeżeli komuś zależy na Polsce, dziękuję za materiał, to wiedzcie Państwo, że coś się dzieje. W każdym razie, na tym dzisiaj kończymy, a widzimy się już jutro. Do zobaczenia.